W poprzednim filmiku liczyliśmy sobie, ile czasu model samolotu Airbus A380 potrzebuje do tego, żeby wystartować, a dokładniej do tego, żeby rozpędzić się od zerowej prędkości do prędkości 280 km na godzinę, a jest to prędkość, którą musi osiągnąć ten samolot, żeby móc się oderwać od ziemi. I liczyliśmy, ile czasu mu zajmie osiągnięcie tej prędkości. Wiedząc, że jego przyspieszenie wynosi 1 m na sekundę kwadrat, obliczyliśmy, że czas potrzebny na osiągnięcie tej prędkości wynosi 78 sekund. Teraz chcielibyśmy i teraz chciałabym jeszcze razem z Tobą policzyć jedną rzecz mianowicie, jaką odległość samolot pokona. Rozpędzając się właśnie do tej prędkości. I nie jest to wcale takie zagadnienie sztuczne czy oderwane od życia. Jest ono bardzo ważne, bo jeśli na przykład budujemy lotnisko i chcemy, żeby z tego lotniska właśnie startowały samoloty tego typu, to musimy wiedzieć, jakiej długości pasa startowego potrzebujemy. Dobrze, zacznijmy. Tak, I wiemy teraz tak, że czas startu to jest 78 sekund. I pytamy, jaką w tym czasie samolot pokonał drogę. Ponieważ w naszym przykładzie samolot porusza się cały czas po linii prostej i cały czas w tym samym kierunku, nie, nie zmienia kierunku, nie cofa się, to się nie zawsze tak jest, ale w tym przypadku droga będzie równa wartości wektora przemieszczenia. I jak teraz można wyrazić to przemieszczenie? Otóż przemieszczenie można wyrazić jako iloczyn prędkości średniej i czasu trwania ruchu. I to jest właściwie, można taki wzór potraktować jako definicję prędkości średniej. Jak sobie przypomnisz, zajrzysz, co radzę Ci zrobić, zajrzysz do filmiku, w którym jest mowa o tym, że, że droga to jest pole pod wykresem prędkości od czasu. Tak? Powiedzmy, że od chwili t1 do chwili t2 ciało się porusza z jakąś tam zmienną prędkością. To no, mówiliśmy o tym, że droga, jaką pokona ciało, to jest pole pod tym wykresem. A prędkość średnia to jest taka prędkość, że to jakby to pole nam pasowało tutaj, by wypełniło dokładnie tutaj ten, to puste miejsce i byśmy otrzymali tę samą drogę. I teraz wiemy, że nasz samolot nie poruszał się ze stałą prędkością, tylko z prędkością zmienną. Przyspieszał bowiem od 0 do 280 km na godzinę w ciągu tych 78 sekund. I ciekawi jesteśmy, jaka w tym przypadku jest prędkość średnia. Otóż być może również pamiętasz, z jakichś poprzednich filmików, albo jeśli nie, to Ci przypomnę, ale szczególnym bardzo przypadkiem ruchu ze zmienną prędkością jest ruch jednostajnie przyspieszony, ruch, prędkość się zmienia, ale o stałą ilość w jednostce czasu, tak, ruch jednostajnie przyspieszony. Tutaj taki wykres jest linią prostą, nachylenie tej prostej mówi nam o tym, jakie jest przyspieszenie, my, tak jak w naszym zadaniu było w chwili t równej 0, prędkość była równa 0. W każdym razie w takim ruchu jednostajnie przyspieszonym Okazuje się, że prędkość średnia, czyli taka stała prędkość, która nam da taką samą drogę, jaką byśmy mieli tutaj obliczając to pole, to jest dokładnie średnia arytmetyczna prędkości końcowej i prędkości początkowej. Jeśli prędkość wynosi właśnie tyle, to ten pole tego trójkąta jest takie samo jak pole tego, więc jakby ruch ze stałą prędkością równą takiej, wynoszącą tyle, daje nam dokładnie taką samą drogę, jak Taki ruch jednostajnie przyspieszony w takim przedziale czasowym od jakiegoś T początkowego do T końcowego. Tak i tutaj, ponieważ mamy ruch jednostajnie przyspieszony, prostoliniowy, o kierunku takim jak sobie tutaj określiliśmy, wzdłuż pasa startowego, i wszystko, i prędkość, i przyspieszenie, i przemieszczenie samolotu wszystkie są wzdłuż tej. Tej samej jednej prostej, to pamiętając o tym, już opuśćmy tą notację wektorową i napiszmy sobie, że nasza droga to jest prędkość początkowa plus prędkość końcowa podzielone przez dwa razy czas trwania ruchu. Czas trwania ruchu to jest 78 sekund, to już wiemy. Z kolei nasza prędkość średnia, czyli ta średnia arytmetyczna, to będzie prędkość początkowa to jest 0. Czy kilometrów na godzinę, czy metrów na sekundę? Powiedzmy metrów na sekundę. Dodać prędkość końcowa. Tutaj liczyliśmy 78 metrów na sekundę. To wszystko podzielone przez 2 i razy 78 sekund. Ile to się równa? 0 plus 78, czyli 78 podzielone przez 2, to jest 39. 39 metrów na sekundę razy 78 osiem sekund. Ile to będzie? Weźmy kalkulator i zobaczmy. 39 razy 78. To są 3042, tysiące czterdzieści A jakie jednostki? metry na sekundę razy sekundy. No i tutaj, oczywiście, sekundy z sekundami się skracają, wychodzą nam metry. Czyli ostatecznie droga naszego samolotu pokonana wzdłuż pasa startowego podczas rozpędzania się od 0 do 78 metrów na sekundę, czy też 280 km na godzinę to samo to jest 3042 metry, ponad 3 kilometry, czyli ten pas startowy w całości musi mieć, żeby samolot mógł z niego wystartować, musi mieć ponad 3 kilometry, że długość tego pasa startowego musi być większa niż 3042 metry.